powiedzieć? No, rajd na pewno bardzo, bardzo fajny. No niestety na drugim odcinku złapaliśmy kapcia, jakieś 7-8 km jechaliśmy na kapciu, zanotowaliśmy bardzo dużą stratę, ponad 1,5 minuty. Niestety nam nie udało nam się zrobić, odrobić tej straty tak, aby zanotować wynik w pierwszej dziesiątce rajdu, ale na pocieszenie jest, w klasie mamy trzecie, więc jest się z czego cieszyć. To teraz jeszcze opowiedz, do czego są te guziczki na twojej kierownicy, bo tak troszkę przypomina małego wórca. Tak, tak, tak. Podobno wszyscy mówią, że przypomina małego wórca, aczkolwiek nigdy nie siedziałem w wórcu, nie miałem takiej przyjemności, może kiedyś. No co, przede wszystkim to jest procedura startowa, zmiana wyświetlacza, spryskiwacze, tyle w sumie, klakson, no i oczywiście wycieraczki. Okay. I tyle. W takim razie Tomasz Kasperczyk, po prawej stronie Damian Syty. Ta załoga dojechała na miejscu pucharowym. Załoga z numerem 123 wywalczyła trzecie miejsce w klasie szóstej. Gratulacje z rąk wiceburmistrza Polanicy pana Dariusza Kupca i gratulacje także z rąk Jarosława Surówki. Zaraz dowiemy się, jak to Tomek dojechał na tym trzecim miejscu. Czy było łatwo, czy niekoniecznie? Niekoniecznie było łatwo. Niestety drugi odcinek nie był dla nas szczęśliwy. On ustawił cały rajd tak naprawdę dla nas. Złapaliśmy kapcia i stratę mieliśmy około 2 minut, ale na pocieszenie mamy trzecie miejsce w klasie szóstej. Powiedzcie mi parę słów o tej Skodzie Fabii, bo jak ja widzę to auto, to od razu przypomina mi się Leszek Kuzaj. Czy to nie jest czasem samochód po nim? Nie, niestety nie jest po nim. Z tamtego auta chyba niewiele zostało, prawda? Dokładnie tak. Drodzy Państwo, kiedy Leszek Kuzaj, czterokrotny mistrz Polski, jeździł Skodą Fabią, trzeba było, aby go zobaczyć, pojawiać się na pierwszym odcinku specjalnym, bo często bywało tak, że po 100 metrach już nie jechał i parkował w grobie. Załoga z numerem 123 precyzyjnie prowadzi swoją Skodę Fabię Tomasz Kasperczyk i Damian Syty na trzecim miejscu w klasie szóstej rajdowego Pucharu Polski i rundy 7. tego Pucharu rozegranej w ramach 22. rajdu Dolnośląskiego.